Dzień dobry Państwu. Zaczynamy kolejny cykiel pytań i odpowiedzi. Zaczynamy od pytania pana Marcina Kozłowskiego, który pisze tak. Szanowny panie Stanisławie, co pan sądzi o takim pomyśle, aby wpisać do konstytucji zakaz likwidacji gotówki jako formy pieniądza? No, można wpisać taki zakaz. Być może, że to by stanowiło jakiś hamulec dla amatorów z likwidacji obrotu gotówkowego. No, każdy środek jest dobry, który zmierza do takiego celu. I pytanie drugie. Czy państwo w warunkach trudnych, wojna, epidemia itp., może być bardziej socjalne, na przykład wprowadzać ceny minimalne na żywność? No myślę, że tu pomyłka, bo ceny maksymalne chyba wtedy państwo by wprowadzało, żeby nie dopuścić do jakiegoś gwałtownego wzrostu cen. Ale być może, że to, że ja źle oceniam pańską intencję, ale wydaje mi się, że tutaj jest pomyłka. Ceny minimalne, jak pan pisze, na żywność itp., a po okresie kryzysu powracać do starych zwyczajów. Czy też nie powinno się wprowadzać jakichkolwiek obostrzeń? I oczywiście jest zawsze argument, że jeśli ceny by nie rosły, to wykupiono by wszystkie artykuły. No, ceny, znaczy ograniczenia muszą być wprowadzone w stanach nadzwyczajnych, bo stany nadzwyczajne na tym polegają, że władza publiczna uzyskuje możliwość wprowadzania pewnych ograniczeń, nawet czasami bardzo daleko idących, ograniczenia w prawach własności, ograniczenia swobody poruszania się i tak dalej, i tak dalej. Od teraz wprowadza, każe zamykać na przykład przedsiębiorstwa, restauracje, bary, kina, teatry, zakłady fryzjerskie. No tego akurat nie każe, ale to sami przedsiębiorcy to robią. No i to jest cecha stanu nadzwyczajnego. Znacznie ciekawsza jest odpowiedź na pytanie, jak państwo powinno postępować, kiedy te przyczyny, dla których wprowadzony został stan nadzwyczajny, ustaną. Czy państwo powinno, jakby tu powiedzieć, przywracać normalność, czy też po prostu pozwolić ludziom gospodarować? Wydaje mi się, że państwo raczej, przepraszam, powinno pozwolić ludziom gospodarować tak, jak to potrafią, dlatego że no, każdy człowiek lepiej wie, co powinien robić w danej sytuacji. Jak nie wie, no to wtedy zniknie z rynku, ale na ogół ludzie wiedzą, znają swoje przedsiębiorstwa, znają rynek, na którym się poruszają, podczas kiedy urzędnicy państwowi, bo co to znaczy państwo, urzędnicy państwowi tego nie wiedzą, parlamentarzyści tego nie wiedzą, a poza tym jest jedna rzecz, że interes kasty urzędniczej może być trochę inny niż interes państwowy, niż interes obywateli i dlatego trzeba tu być bardzo ostrożnym. Także ja bym raczej kładł nacisk na to, co będzie po powrocie do normalności, w jaki sposób on się będzie odbywał, czy według reguł w dalszym ciągu dyktowanych przez władze publiczne, czy według reguł, powiedziałbym, rynkowych. Pani Magdalena Włoch. Czym się różni wydrukowanie pieniędzy od pieniędzy pozyskiwanych z surowca, skoro w jednym i drugim przypadku te pieniądze są ze źródła innego niż praca? No nie bardzo rozumiem, co to znaczy pieniądze pozyskiwane z surowca. Czy no, żeby cokolwiek pozyskać z surowca, na przykład srebro czy złoto, bo to jest pieniądz, te metale pełnią funkcję pieniądza, w każdym razie pełniły, no i dzisiaj też pełnią tu i ówdzie.
no to praca jest tutaj konieczna. Nawet przy wydrukowaniu pieniądza praca jest konieczna, tyle tylko, że koszt tej pracy jest bardzo niewielki. O ile pamiętam, to wydrukowanie banknotu 100-dolarowego kosztuje chyba 1 centa, czy w każdym razie kilka. No więc nie jest to, natomiast siła nabywcza 100 dolarówki przynajmniej dzisiaj jest całkiem spora. Także nie bardzo rozumiem intencje. No różni się wydrukowanie pieniędzy od pieniędzy pozyskiwanych. No nie wiem, co to znaczy pieniądze pozyskiwane z surowca. Nie bardzo rozumiem, o co tutaj chodzi. Z tym wydrukowaniem pieniędzy to jest tak, no jeśli by bogactwo wzrastało od wydrukowania pieniędzy, no to powinniśmy je drukować bez opamiętania. To jest bardzo dobry przykład. Kiedyś Milton Friedman taki podawał, że wyobraźmy sobie, że w nocy spadł na ziemię deszcz złota i że każdy tam zebrał sobie po 10 kilo. No to wydawałoby się, że się wzbogacił, ale tak naprawdę to wcale by się nie wzbogacił, dlatego że ceny towarów by odpowiednio wzrosły. Więc nie od ilości pieniądza na rynku mnoży się bogactwo, tylko od tego, czy władza ludziom pozwala wykonywać pożyteczną pracę. A jak odróżnić pożyteczną pracę od niepożytecznej? To bardzo proste jest kryterium. Praca pożyteczna to jest ta, za którą inny człowiek dobrowolnie zechce zapłacić. Jeżeli nie zechce, to znaczy, że nie jest to praca pożyteczna. Następne pytanie pani Magdaleny. Czy uważa pan, że Polska powinna dążyć do ekspansji terytorialnej? No nie uważam. Czyim kosztem? Kosztem jakiego państwa? No mamy takie państwa, które z nami graniczą, bo to rozumiem, że oto tutaj by jakaś ekspansja. No, Litwa na przykład. No, to co byśmy chcieli odwojować od Litwy? Rosja, no co byśmy chcieli odwojować od Rosji? Okręg Królewiecki, no powiedzmy, Janusz Korwin-Mikke mówił kiedyś na początku lat 90., kiedy wydawało się, że takie rzeczy są możliwe, żebyśmy po prostu przejęli od Rosji Okręg Królewiecki, wynajęli tę część rosyjskiej armii, która tam stacjonowała, no i wtedy by to po prostu się załatwiło. W tej chwili obawiam się, że nie ma takiej możliwości. Podobnie nie wyobrażam sobie, żeby Polska podejmowała ekspansję na kierunku białoruskim, bo Białoruś ma całkiem dobrze postawioną armię i kto wie, czy by taka próba ekspansji nie skończyła się dla nas fatalnie. No, jeśli chodzi o Ukrainę, no cóż, Polska tutaj ma pewne sentymenty co do Wilna i do Lwowa, ale wydaje mi się, że w obecnym stanie rzeczy no, nie ma obiektywnych warunków na to, żeby takie sentymenty realizować, tym bardziej, że gdyby Polska podjęła ekspansję tak jak terytorialną, jak pani sugeruje, na kierunku wschodnim, no to jaki mielibyśmy argument, gdyby Niemcy podjęły ekspansję terytorialną też na kierunku wschodnim, a na naszym zachodnim. Znaczy, dopóki tak jak mówił prezydent Stanów Zjednoczonych Theodore Roosevelt, że w polityce zagranicznej oczywiście też trzeba trzymać tęgi kij za plecami dębowy, ale przemawiać jak najbardziej pokojowo. Problem polega na tym, że my tego kija nie mamy, więc musimy przemawiać pokojowo. Kolejne pytanie pani Magdaleny. Czy możliwe jest, żeby system inny niż wolnorynkowy zdominował wolnorynkowy, na przykład przez dywidendę wynikającą z geografii surowców, kontroli ważnych szlaków komunikacyjnych? No, jest możliwe, żeby system inny niż wolnorynkowy zdominował system wolnorynkowy. Tak było przecież w
w Związku Sowieckim, w Chinach, za Mao Tse-tunga, w Korei Północnej, to do dzisiaj system inny niż wolnorynkowy zdominował system wolnorynkowy. Co więcej, za sprawą ugrupowań socjalistycznych, również w innych państwach, które dotychczas czy przedtem uważaliśmy za wolnorynkowe, to też tam system taki, powiedziałbym, etatystyczny zaczyna dominować, a przynajmniej współistnieć. Tenże Milton Friedman opowiadał nam, że gdzieś w połowie lat 80. odwiedził Bibliotekę Kongresu w Waszyngtonie, no i poprosił, żeby mu tam dać, udostępnić program amerykańskiej partii komunistycznej z lat 20. i z przerażeniem skonstatował, że wszystkie punkty tego programu zostały w Stanach Zjednoczonych zrealizowane. Także myślę, że prawdopodobieństwo, że system inny niż wolnorynkowy zdominuje wolnorynkowy, jest zwłaszcza w dzisiejszych czasach bardzo duże, zwłaszcza w sytuacji, kiedy bardzo poważny eksperyment chyba świat przechodzi w związku z epidemią koronawirusa. Pod skryptum tutaj pani Magdalena, te pytania są od mojego męża Tomasza Włocha. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo i nawzajem pozdrawiam. I Tomuś Czereśniak, pan Tomuś Czereśniak. Mało kto wie, co to jest kolaboracja. Jaka powinna być kara za to i jak to egzekwowano w historii? No, kolaboracja nie musi być czynem karalnym. Kolaboracja jest to po prostu taka z języka łacińskiego pochodząca nazwa współpracy. Współpracować to inaczej kolaborować. No i wszystko zależy od tego, kto z kim kolaboruje i w jakim celu, bo sama współpraca nie jest niczym nagannym. Natomiast no, za kolaborantów na przykład w czasie okupacji niemieckiej w Polsce uważano Volksdeutschów, którzy byli potem karani na podstawie takiej ustawy o odstępstwie od narodowości polskiej. Przedtem takiej ustawy nie było, bo nikomu przed wojną nie przychodziło do głowy, że na przykład Polak może być równocześnie Niemcem. No to jest obiektywnie niemożliwe i żadnemu prawnikowi to do głowy nie przyszło. Także takiej ustawy nie było. No a potem się okazało, że coś takiego się zdarzyło. No i za to odstępstwo od narodowości polskiej, czyli wysługiwanie się okupantowi, co było równoznaczne ze zdradą narodu, no i na tej podstawie Volksdeutsche byli karani. Także kolaboracja ma różne postacie i wszystko zależy od tego, kto kolaboruje z kim i na czym ta kolaboracja, na czym ta współpraca polega. Pan Kazimierz Wojtysiak, witam i serdecznie pozdrawiam. Pytanie, gdyby państwu leżącym w Palestynie przydarzyło się nieszczęście, czy nowi współobywatele wnieśliby swój arsenał nuklearny, tym samym uniezależniając Polskę od sojuszu? No, widzę, że pan marzycielem jest, że marzy pan o Polsce mocarstwowej. Myślę, że jeśli by już tak było, jak pan tu pisze, no to raczej niewiele my byśmy na tym skorzystali, bo przede wszystkim my padlibyśmy ofiarą tych, którzy by ten arsenał nuklearny tutaj wnosili. No i wtedy już nie miałoby żadnego znaczenia, czy jesteśmy uniezależnieni od sojuszników, czy uzależnieni, dlatego że nasza zależność nie pochodziłaby od sojuszników, tylko od kogoś zupełnie innego. No, nazywając rzeczy po imieniu, od okupanta, mówiąc krótko. Nie wiem, czy to powinno być przedmiotem naszych marzeń. Moich w każdym razie nie jest. Z mieszkańcami państwa leżącego w Palestynie wolałbym się, że tak powiem, przyjaźnić na odległość. Im większą, tym lepiej. Pan 300 LZ. Czy napisze pan książkę lub nagra cykl
krótszych prelekcji na temat zagadnień ideologicznych, podobnych do pana książek, takich jak dopiero wznowiona choroba czerwonych oczu lub dobry zły liberalizm. I kiedy ukaże się pana kolejna książka, bo już przebieram nogami. No, nie wiem, kiedy się ukaże, dlatego że teraz w związku z epidemią wszystko się zastopowało. W wydawnictwie Capital Book przygotowywana jest książka, taka roboczy tytuł, ma anegdoty historyczne, to takie rozmowy ze mną na temat historii Polski. No, ale kiedy wyjdzie, to nie mam pojęcia, dlatego że nie wiem, jak długo będą trwały te obostrzenia wynikające ze stanu epidemii, a no i kiedy, jak długo ten stan epidemii potrwa, no i jaka będzie sytuacja, kiedy on już ustanie, bo to będzie bardzo poważna sytuacja, z którą też będziemy musieli się zmierzyć. A no, jeśli chodzi o, no nie, na razie nie przewiduję takich książek o, czy cyklu publikacji na tematy ideologiczne, bo ja te tematy poruszam przy rozmaitych okazjach, także myślę, że to byłoby dla uważnego czytelnika mojego, to może być wystarczające, a nie chciałbym się specjalnie powtarzać, żeby to, co tam piszę czy mówię, nie było jakieś nużące. Pan Iron Aidem. Szanowny panie Stanisławie, dwa pytania. Czy rozważa pan możliwość, że obecny koronawirus jest tworem sztucznym? No, nie rozważam takiej możliwości, bo właśnie czytałem takie opracowanie wirusologa, chyba takiego kompetentnego, który powiada, że to wykluczał sztuczne pochodzenie tego koronawirusa, dlatego że twierdzi, że tego by się nie udało zrobić w laboratorium. W ogóle z opinii innego znawcy przedmiotu wynika, że wirusy po to, żeby się mogły rozmnażać, to muszą mutować, dlatego że muszą jak gdyby oszukiwać ten układ immunologiczny ludzki, no a to mogą to zrobić właśnie poprzez mutacje, do których z kolei układ immunologiczny człowieka musi się przystosować, no i żeby to rozmnażanie wirusa zlikwidować. Ale to dzięki temu cały czas mamy do czynienia z nowymi mutacjami, także naturalne pochodzenie, no tak jak zarazki dżumy, czy tam innych przypadłości, mają pochodzenie naturalne. Może, pisze pan Iron Aidem, może warto zastanowić się, kto za nim stoi i jakie cele mu przyświecają. I drugie pytanie. Chiński rząd oferuje nam pomoc, bo pamięta, że my zaofiarowaliśmy pomoc im w trudnych chwilach. Nie uważa pan, że jednak powinniśmy zbliżyć się do Chin zamiast do USA? W wielu sprawach jest nam po drodze, militarnie także. Chiny stają się potęgą i mogą nam sprzedawać sprzęt wcale nie gorszy. No, dobrze jest, żebyśmy utrzymywali z Chinami stosunki poprawne, czy nawet przyjazne. Podobnie jak zresztą ze Stanami Zjednoczonymi i z innymi państwami. Po pierwsze dlatego, że no nie jesteśmy w stanie prowadzić z nikim wojny, ale po drugie dlatego, że nie leży to w naszym interesie państwowym. Wszystko polega na tym, także myślę, że niepotrzebnie pan wprowadza taką tutaj alternatywę, że albo myć ręce, albo myć nogi. Można myć i nogi, i ręce. Wszystko zależy od tego, czy ta współpraca uwzględnia przynajmniej w jakimś stopniu nasze interesy państwowe, czy też ich nie uwzględnia. Ja akurat uważam, że współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, współpraca Polski ze Stanami Zjednoczonymi mogłaby być korzystna, czy w każdym razie jeszcze bardziej korzystna niż jest, gdyby nasi politycy nie byli tacy nieśmiali i nie zabiegali
u amerykańskiego sojusznika o polskie interesy państwowe, bo no trudno liczyć, żeby amerykański sojusznik o te polskie interesy państwowe zabiegał, na przykład ani prezydent Clinton, ani prezydent Obama, ani prezydent Trump nie jest prezydentem Polski, tylko prezydentem Stanów Zjednoczonych i ma zabiegać o interes amerykański, a od zabiegania o interesy polskie są polscy politycy i niestety nie zawsze się z tego obowiązku wywiązują. No, ja bardzo krytyczny stosunek mam zwłaszcza do prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który no karygodnych zaniedbań się moim zdaniem dopuszczał i dziwi mnie, że był dwukrotnie wybierany na prezydenta, co uważam za dowód atrofii instynktu politycznego naszego społeczeństwa. Pan Sylwester Matuszak. Witam i dziękuję za odpowiedź na moje poprzednie pytanie odnośnie służby zdrowia i od razu pytam, czy nie uważa pan redaktor, że służba państwowa powinna działać w oparciu o państwo i zasady ustalone przez państwo? Tym bardziej, że to obywatele zrzucają się na pensję dla pracowników tej służby. A poza tym taki lekarz może wybrać albo płacę natychmiast za studia i udzielam się w sektorze prywatnym, albo odpracowuję przez 15 lat w państwowej placówce, dostając jeszcze mieszkanie i prawa emerytalne. No, ja przypominam sobie wymianę korespondencji tutaj z panem. Natomiast jeszcze raz wrócę do tego, co panu napisałem, że to rozumowanie, proszę się nie gniewać, ale to rozumowanie, które pan tu przedstawił, to jest znakomitą ilustracją tego, co mówił Stefan Kisielewski, że socjalizm bohatersko walczy z problemami nieznanymi w żadnym innym ustroju, bo jeżeli już wszystko ma być państwowe, to oczywiście pojawia się pytanie, no kto ma płacić za studia takiego studenta medycyny i potem jak on ma się tam odwdzięczać za to, że ktoś mu te studia opłacił. Gdyby studia były odpłatne, również medyczne, no to żadnych takich problemów by nie było, bo student, który by się wykształcił na lekarza, podejmowałby pracę tam, gdzie by mu to odpowiadało, albo tam, gdzie by musiał, powiedzmy, z powodu wskazań rynkowych. No i tyle. I ceny usług medycznych kształtowane były przez rynek. Bardzo wielu ludzi wyraża obawę, że wtedy żadne usługi medyczne, czy to byłyby bardzo trudno dostępne, albo wcale niedostępne. No moim zdaniem te obawy są przesadne, bo przecież jeśli by lekarze ustawili poprzeczkę na takim poziomie, że żaden obywatel nie mógłby takich wydatków ponosić, no to przecież nic by nie zarobili. Szpitale by świeciły pustkami i lekarze by poszli z torbami. Także musieliby po prostu dostosować swoją ofertę do możliwości płatniczych swoich przyszłych pacjentów i tyle, też nie zdzierając z nich nadmiernie, dlatego że, a jeszcze powiem tak, że tam, gdzie ceny usług medycznych są wysokie, rzeczywiście na przykład w Stanach Zjednoczonych ceny usług medycznych są wysokie, ale dlatego, że są ubezpieczenia medyczne, dzięki którym lekarze mogą podnosić ceny usług, ponieważ ubezpieczalnia płaci, a obywatel tego tak nie odczuwa. Natomiast gdyby tego nie było, to myślę, że tutaj mechanizmy rynkowe by zadziałały. I drugie pytanie. Czy dobrze pamiętam, że pan redaktor coś wspominał, że był w sztabie wyborczym kandydata na prezydenta pana Tymińskiego? To nieporozumienie. Ja nie byłem w sztabie wyborczym pana Stanisława Tymińskiego wtedy, kiedy on kandydował tutaj w wyborach prezydenckich. Ja tylko pana Stanisława Tymińskiego znam i byłem u niego, będąc w Kanadzie. Zresztą tam wizytę złożyłem mu w jego przedsiębiorstwie. On się zajmuje
produkowaniem urządzeń elektronicznych dla okrętów podwodnych i no, to jest bardzo poważne przedsiębiorstwo, jak się można domyślić, i zatrudnia tam Polaków, więc rzeczywiście no, można powiedzieć, że dobrze znam pana Stanisława Tymińskiego, ale w jego sztabie wyborczym nie byłem. Pan Łukasz Pospieszalski. Panie Stanisławie, panika wokół koronawirusa sprawia wrażenie wyreżyserowanego spektaklu medialnego, w którym zagrali politycy. Jakie jest drugie dno w pandemii koronawirusa? Kto na tym robi interes? Czy Amerykanie spuścili tego wirusa Chińczykom, żeby podkopać im gospodarkę i rozbić sojusz chińsko-irański? Dlaczego rządy europejskie tak ochoczo przyłączyły się do wirusowej paranoi? Ja myślę, że no w każdym razie ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, kto komu tego wirusa tam wpuścił. Ja mam zaufanie do tych medyków, lekarzy, wirusologów, którzy bez żadnej takiej nadmiernej podejrzliwości po prostu referują sprawę, na czym to polega. I jeśli już w tym aspekcie mielibyśmy rozpatrywać tę panikę, no to warto zwrócić uwagę na rzecz następującą. Otóż w wyniku pandemii koronawirusa giełdy pikują w dół. Akcje przedsiębiorstw notowanych na giełdach gwałtownie ich wartość spada, ale skoro tak, to znaczy, że ktoś je po tych bardzo niskich cenach kupuje. To ktoś je kupuje, jakiś na coś liczy w związku z tym. Podobnie jak, ale zaraz do tego dojdziemy, co podobnie jak, tylko na razie się zatrzymajmy na tym. No, epidemia kiedyś się skończy. A dzięki nabyciu tanich akcji ten nabywca może stać się właścicielem potężnych segmentów gospodarki, nie tylko w swoim kraju, ale również w innych krajach. I druga sprawa to rządy. Rządy, które bardzo tak ulegają aktywizmowi, wprowadzają bardzo kosztowne przedsięwzięcia, których celem jest oczywiście ograniczenie skutków epidemii, ale te przedsięwzięcia są kosztowne. No na przykład polski rząd wprowadza tarczę antykryzysową w wartości, jak tam pan premier powiedział, 212 miliardów złotych. To jest prawie połowa rocznego budżetu państwa. Ponieważ ten roczny budżet u nas był dzięki rozmaitym sztuczkom księgowym zrównoważony, no to nieomylny to znak, że rząd nie ma nadwyżek finansowych. W takim razie, no skąd weźmie taki potężny zastrzyk? No, moim zdaniem nie może podwyższyć podatków, bo już tutaj granica bezpieczeństwa została przekroczona. Nie ma tam specjalnie nic do sprzedania, tym bardziej, że Żydzi tutaj bacznie nas obserwują i spodziewają się rozmaitych tutaj od nas korzyści, więc musi pożyczyć. Rząd musi pożyczyć. No i myślę, że międzynarodówka lichwiarska bardzo chętnie to zrobi, bo jeśli rząd pożyczy, musiał oddać, oczywiście o żadnym spłaceniu takiego długu potężnego nie ma mowy, to wszystkie kraje europejskie są zadłużone, mają potężne długi publiczne. Także te długi publiczne trzeba będzie obsługiwać, to znaczy płacić procenty. No i na to właśnie liczy lichwiarska międzynarodówka, że dzięki, jako uboczny skutek epidemii koronawirusa, będzie miała zdobędzie dodatkowe szeregi niewolników, którzy będą coraz to jeszcze większą część bogactwa przez nich wytworzonego oddawać swoim dobroczyńcom, czyli lichwiarskiej międzynarodówce. Ja bym się na tym raczej skoncentrował. Pan Piotr Kowalik. Dwa pytania.
Pytanie niepolityczne. Czy nie myślał pan, żeby zainwestować w tłumacza i swoje teksty, najlepiej też filmy, udostępniać na przykład w języku angielskim? Koszt przetłumaczenia jednego felietonu to około 100 zł. Audytorium anglojęzyczne jest wielokrotnie większe niż polskie, do tego bardziej skore do wspierania przez donacje, a więc inwestycja pewnie szybko by się zwróciła. No dziękuję bardzo, to wydaje mi się, że to bardzo dobry pomysł i warto się nim zająć, jak tylko epidemia koronawirusa się przez nas przewali, a w dodatku nie padniemy jej ofiarą, to znaczy ja nie padnę, no to rzeczywiście warto się nad tym zastanowić. Bardzo dziękuję za tę sugestię. Druga sprawa. Panie Stanisławie, ostatnio usłyszałem o niejakim Marku Polu. Pisał o nim profesor Marek Chodakiewicz, to Kanadyjczyk piszący o polskiej historii okresu II wojny światowej, o Holokauście i stosunkach polsko-żydowskich. Jest on oczywiście oskarżany o rzekomy antysemityzm, bo z jego badań wynika obraz zupełnie odmienny od tego przedstawianego przez Grossa czy Grabowskiego. Czy słyszał pan o jego twórczości i może o tym coś więcej powiedzieć? Niestety nie słyszałem, ale z tego, co pan o nim napisał, no to budzi moją odruchową sympatię. A jeżeli jego twórczość historyczna czy prezentuje obraz odmienny od tego, który przedstawia pan Jan Prosty, pan Grabowski, no to ten odruch sympatii jest jeszcze lepiej uzasadniony, bo ja nie cenię twórczości tych panów Grossa i Grabowskiego, więc jeżeli on przedstawia inny obraz, to na pewno ta jego twórczość jest bardziej wartościowa. Pan Janusz Bujnowski. Czy jeśli USA miało zawalone dwie wieże, aby wprowadzić Patriot Act ograniczającą prawa obywatelskie, to czy aby Polska oraz świat nie ma teraz koronawirusa, aby ograniczyć dalej te prawa, przygotowując nas do nowego tam porządku światowego, czyli jednego rządu światowego, likwidacji gotówki itp. Życzę zdrowia, pozdrawiam. No dziękuję bardzo. Takie skutki mogą wystąpić, niezależnie od intencji. Takie skutki mogą wystąpić, tym bardziej, że Światowa Organizacja Zdrowia wprost zaproponowała, czy nawet zasugerowała, żeby zlikwidować obrót gotówkowy, więc no, wszystko jest całkiem realne i te obawy, które tu pan zaprezentował, też są całkiem realne. Pan Wojciech Więckowski. Szanowny panie Stanisławie, kto pana zdaniem był najwybitniejszym polskim politykiem? No ja już odpowiadałem na to pytanie w poprzednich cykielach. Uważam, że najwybitniejszym polskim politykiem dwóch bym wymienił. Pierwszym to był Czesław Kiszczak, dlatego że no, zrealizował wszystkie swoje tutaj cele, które tam, czy wszystkie zadania, jakie mi powierzono, także polityk niewątpliwie skuteczny, jeśli nie tam. I drugi skuteczny polityk, to zdziwią się państwo, ale no niestety trzeba mówić prawdę, to Bronisław Geremek. Ja jestem pod wrażeniem jego dalekowzroczności. Kiedyś o tym mówiłem, że w 1993 roku zaryzykował obalenie rządu pani Suchockiej tylko dlatego, żeby nie dopuścić do uchwalenia ustawy o restytucji mienia, która gdyby wtedy została uchwalona, no to byśmy w tej chwili nie mieli takich bólów w głowy z roszczeniami żydowskimi. Także jestem pod wrażeniem dalekowzroczności Bronisława Geremka jako polityka, chociaż oczywiście ta dalekowzroczność nie przysłużyła się polskiemu interesowi państwowemu, no ale to jest całkiem inna sprawa. Pan Jarosław Kurek. Szanowny panie redaktorze, 20 lat temu Polska i Stolica Apostolska podpisały konkordat. Co pan o tym sądzi? Czy Polsce był i jest potrzebny konkordat? Serdecznie pozdrawiam, życzę dużo zdrowia. No, konkordat to jest właściwie
umowa między państwem polskim i stolicą apostolską, która zawiera postanowienia regulujące stosunki państwa z Kościołem katolickim, bo stroną tej umowy z jednej strony jest państwo polskie, z drugiej strony jest Kościół katolicki. Można by się było obejść bez takiej umowy, gdyby była z jednej strony gwarancja, że Kościół katolicki nie będzie wkraczał w kompetencje państwa, a z drugiej strony, gdyby była gwarancja, że państwo nie będzie wkraczało w kompetencje Kościoła katolickiego, czy też naruszała jego interesy, na przykład majątkowe, co niestety miało miejsce za czasów pierwszej komuny. W takiej sytuacji lepiej jest, jak pewne kwestie są uregulowane traktatowo, bo konkordat ma charakter traktatu międzypaństwowego. Państwa zawierają rozmaite umowy z innymi państwami, więc to nie jest umowa nadzwyczajna. Jej osobliwością jest może to, że ona dotyczy stosunków państwa z niektórymi swoimi obywatelami, czy też z wieloma obywatelami tego państwa, ale każdy traktat nakłada na stronę, na sygnatariusza pewne obowiązki i pewne ograniczenia, przyznając mu również pewne uprawnienia. Dlatego nie widzę w tym tragedii. Powiadam, konkordatu mogłoby nie być, gdyby były gwarancje z obydwu stron, że te stosunki będą układały się na właściwej płaszczyźnie, ale zawsze są możliwe jakieś odstępstwa od tej zasady i dlatego dobrze jest, jeżeli taka umowa jest sporządzona na piśmie, bo wtedy zawsze można się na nią powołać, że o, tak, do tego ci się zobowiązali, a teraz próbujecie tu inaczej robić. Także to ze względu, z takich samych względów jak na przykład umowy cywilnoprawne dla celów dowodowych dobrze jest, jeżeli są zawarte przynajmniej w formie pisemnej, jeżeli nie w formie aktu notarialnego. Proszę Państwa, to było ostatnie pytanie w tym cykielu, także do zobaczenia przy następnym cykielu pytań i odpowiedzi i przy następnej okazji.